Hej, czołem. Dzisiaj chcę poruszyć temat rozgrzewki, czyli odpowiemy sobie na trzy pytania. Pierwsze, czy warto robić rozgrzewkę? Drugie, jak ta rozgrzewka powinna wyglądać? I trzecie, jak przeprowadzana jest rozgrzewka w wojsku? Czy warto rozgrzewkę robić? Oczywiście, że warto. No, czy to w sportach walki, czy w każdym sporcie? No, jest to taki element niezbędny, często pomijany przez młodych sportowców. Ja też kiedyś byłem młody, często pomijałem tą rozgrzewkę albo traktowałem ją tak typu 5 minut, szybko stawy rozgrzeję i już jest ogień. Ale nie warto tego robić z tego względu, że o ile w młodym wieku, jak się ma tam 15, 20 parę lat, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś wam się stanie, ale jednak jest prawdopodobieństwo. O tyle w starszym wieku zaraz może by dojść do jakiegoś urazu, możesz sobie skręcić staw, zerwać mięsień. No ja nawet kiedyś miałem taki przypadek, że nagle chciałem gdzieś tam podbiec ze sklepu, dobiec, bo ktoś tam znajomy był. No i że akurat była zima, noga się omknęła i nagłe zerwanie mięśnia. Do tego doszło, że no niestety miałem kilkutygodniową rekonwalescencję, ponieważ naderwałem mięsień. I dlatego na spokojnie zawsze zaczynajcie tą rozgrzewkę, nie pomijajcie jej i przechodzimy płynnie do drugiego pytania, czyli jak ta rozgrzewka powinna wyglądać. No ja stosuję taką zasadę, że albo rozgrzewamy się od góry, albo od dołu, czyli od głowy, że tutaj robimy sobie na przykład krążenia głowy, rozgrzewamy szyję, później barki, wymachy oburącz w przód, w tył, na przykład później na koordynację, jedna ręka do przodu, druga do tyłu, zmiana, później stawy łokciowe, nadgarstki, biodra, żeby rozruszać w jedną, w drugą stronę, załóżmy 10 razy w jedną, 10 razy w drugą, później kolana, kostki, delikatny stretching. I po takiej krótkiej rozgrzewce, po takim krótkim rozruszaniu tych stawów można płynnie przejść do takiego treningu już, znaczy nie do treningu, do dalszej części rozgrzewki i wykonać sobie na przykład 15-minutowy, 10-15-minutowy bieg. Trucht, nie jakiś tam szalony bieg, na spokojnie jeszcze podczas tego biegu. Również wykonywać różne ćwiczenia typu podskoki, podczas truchtu można przejść do marszu, wykonywać też skłony, krok od stawu do stawny, przeplatanka, bieg z wysokim unoszeniem kolan, czy z uderzaniem piętami o pośladki, czy tutaj stopy na zewnątrz podczas biegu, czy do środka. Też zwalniać, delikatne rozciąganie z pogłębianiem podczas marszu, z marszu znowu do biegu i takie 15 minut po tym delikatnym tutaj rozruszaniu stawów, 15 minut tego biegu też przeplatać się z różnymi ćwiczeniami, co tam kto lubi, dalej na spokojnie. Ewentualnie ten bieg można zastąpić również rozgrzewką w miejscu, jeżeli nie mamy możliwości biegania. Oczywiście jest coś takiego jak pajacyki, są bieg bokserski, czy nawet można to zastąpić kombinacją ciosów w powietrze, uderzamy, nie wiem, lewy, prawy, sierp i tutaj odwrotny w brzuch i tak kilka razy sobie na luźno, bez spinania się wykonać te też kopnięcia, wymachy nóg i te wszystkie ćwiczenia. Podczas rozgrzewki już na tym etapie można przeplatać skłonami w przód, czyli brzuszkami, tak zwanymi ugięciami w podporze przodem, czyli popularnymi pompkami, przysiady, wyrzuty nóg w podporze przodem i tak to wygląda. A na sam koniec można jeszcze przyspieszyć, ponieważ rozgrzewka też tak powinna przebiegać, że powoli stopniemy. I na przykład w 15-20 minuta tej rozgrzewki to już jest taki bardziej wydolnościowo, żeby zmęczyć, żeby płuca przygotować do wzmożonego wysiłku na treningu i można sobie na koniec już szybsze ćwiczenia robić,
i połączyć pompki, skłony w przód wyrzuty i przysiady w kilkanaście, kilkadziesiąt razy, zrobić sobie padnij, powstań, czyli w środowisku cywilnym jest to znane jako tak zwane burpisy. I tak powinna wyglądać rozgrzewka. A jak to wygląda w wojsku, czyli trzeci temat. Oczywiście, tak jak powiedziałem w pytaniu w drugim punkcie, rozgrzewka oczywiście tak wygląda. Na szkole oficerskiej, jak byłem, nie była ona pomijana. Instruktorzy bardzo dobrzy, także dawali w kości już na rozgrzewce, człowiek czuł, że żyje. A w tej chwili w wojsku, jak to się odbywa, też oczywiście ta rozgrzewka jest. Niektórzy niestety ją pomijają, niedoświadczeni instruktorzy, już bez względu na to, jaki tam jest stopień, czy to jest podoficer, czy oficer, no jeżeli ktoś, no czasami się zdarza, że ktoś to pomija, a najczęściej jest to pomijane podczas rozruchu, porannego rozruchu fizycznego. Niestety bywa tak, że żołnierz jest zwany z wyraz samego rana i od razu przebiera się ściel na, później na zbiórkę i w prawo zwrot, za mną biegiem marsz, no nie jest to dobre podejście. Raczej lepiej stosować coś takiego, że tak jak mówię, na spokojnie rozruszać te wszystkie stawy, poświęcić te 3 do 5 minut przed tym biegiem, a później na spokojnie ruszyć powolnym truchtem, w czasie tego truchtu wykonywać też te ćwiczenia i później na końcu dopiero, bo rozruch trwa około 20 do 30 minut maksymalnie i na końcu można wtedy przyspieszyć. Niestety niektórzy chcą udowodnić młodym żołnierzom, że są słabi i od razu mają wtrysk na dzień dobry. No nie jest to zbyt mądre, żeby to tak wykonywać, no bo można po prostu temu żołnierzowi i ten żołnierz może mieć jakiś uraz przez to, nie psychiczny, chociaż psychiczny też, ale fizyczny uraz, że coś tam mu się stanie, jeżeli od razu z kopyta go przeciągniemy i wpuścimy mu mocny wtrysk, damy, no to może być nie za wesoło, a wiadomo, jak ten instruktor przychodzi, no to jest już bardziej rozruszany, czy tam czekając na żołnierzy, też może sobie parę skłonów zrobić i delikatną rozgrzewkę i on już jest troszkę bardziej przygotowany do tego intensywnego biegu, chociażby po to, że dlatego, że musiał wstać godzinę wcześniej, żeby dojechać do jednostki, przebrać się i już te stawy u niego inaczej pracowały, miał trochę więcej czasu, a żołnierz zbudzony, wstawaj, ogień, no to nie jest to zbyt dobre dla zdrowia, dla stawów, dla mięśni. No ale mam nadzieję, że coraz mniej osób tak to realizuje. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście wpiszcie to w komentarzu. Jeżeli się podobało, dajcie łapę w górę, subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.